Panie wójcie, takie imprezy to często u Pana, gdzie drogi są zamykane, ulice zamykane, a ludzie się dobrze bawią? Takie imprezy poza biegami są jeszcze dwie, tak, Święto Platerowa plus Gramy Swoje. To dobrze, że mieszkańcy się integrują poprzez sport. Ja też tak uważam, że jest zadowolenie, integrują się, także warto drogi zamykać, warto w to inwestować, no i warto się bawić, zapraszamy. Gmina Platerów, widzę ten bieg przez Platerów z jabłkiem. Dlaczego z jabłkiem? No, typowo teren sadowniczy, tutaj właśnie połowę gminy zajmuje się sadownictwem, druga część rolnictwem, jak również warzywnictwem, część również sadowniczym z gminą Sarnaki, gdzie też jest sadownictwo. No pierwsze to zasiewamy to właśnie to ziarko, tak, u tych młodych, u tych krasnali, żeby potem rozwijali się, mieli chęć i dalej startowali. Jeżeli chodzi o sukcesy, to tutaj mamy dwóch biegaczy, jeden zajął piąte miejsce, drugi 19. Ale to pewnie międzynarodowy już bieg. Tak, międzynarodowy bieg. Thank you.
pracujemy już od kilku lat właśnie, żeby te jabłko było widoczne tutaj u nas na biegu w Platerowie, żeby ten Platerów był właśnie z tym jabłkiem kojarzony. Chcemy również przez to zachęcić ludzi do spożywania jabłek. Myślę, że jest to bardzo fajna inicjatywa, jak do tej pory. Sądzę też, że bardzo dobrze nam to wychodzi. Za nami mamy biegi dzieci. Wystartował bieg na 3 km, wystartował Nordic Walking. Czekamy jeszcze na 18.30 na bieg na 10 km. Jest to bieg główny i chyba myślę, że będzie najbardziej liczny. Zawodnicy z Platerowa zajmują czołowe miejsca w tych biegach? Startują? Zawodnicy z Platerowa startują, ale bardziej rekreacyjnie. Podchodzą na luzie do całości.